Cześć akwaryści, Mariusz Król, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Oczywiście na samym początku, jak zawsze, zachęcam was do tego, abyście nas zasubskrybowali i dali nam dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na kanale się pojawiają. Dzisiaj kolejny film, w którym będę chciał wam pokazać następne zwierzę. Zwierzę z rzędu 10 nogów. Zwierzęciem będzie krewetka morska z rodzaju Saron. Już jedną taką krewetkę przedstawiałem wam w poprzednim filmie, w jednym z poprzednich filmów, i była to Saron marmoratus. Tym razem krewetka, która jest zupełnie inaczej, choć moim zdaniem rewelacyjnie ubarwiona. Te barwy świetnie ze sobą kontrastują, jeżeli chodzi o odnóża i o ciało, ale dosyć wstępu, bo zaczynam o tym za bardzo opowiadać. Sami zobaczcie. Zapraszam na film. W dzisiejszym filmie chcę wam pokazać, zaprezentować bardzo fajną krewetkę, trochę takiego kosmitę, jaką jest Saron rectirostris, nazywana po angielsku często Purple Leg Marbled Shrimp. Po polsku, w dosłownym tłumaczeniu, nazwalibyśmy ją krewetką marmurkową o fioletowych czy też purpurowych nogach. Podobnie jak Saron marmoratus, o której zresztą film znajdziecie na kanale, ona jest również krewetką marmurkową należącą do rodziny krewetek czyszczących. Jeżeli chodzi o taksonomię tego gatunku, czy też wręcz całego rodzaju Saron, to ja już w jednym z filmów o tym właśnie wspominałem, w filmie o Saron marmoratus, że są tutaj pewnego rodzaju nieścisłości. Już przechodzę do tego, o co mi chodzi. Otóż ogólnie krewetki z tego rodzaju zaliczane są do rodziny Toridae. Jednak często jest tak, że są one uznawane za zwierzęta z rodziny Hippolytidae. Tak czy siak, zarówno Toridae, jak i Hippolytidae to krewetki czyszczące. Saron marmoratus i Saron rectirostris nazywane są również z angielskiego broken back shrimp, co oznacza w takim w miarę dosłownym tłumaczeniu krewetki złamane, i zapewne ma to związek z ich kształtem, a może nawet bardziej pozycją, jaką one przyjmują. Skoro wspomniałem właśnie o kształcie, to przechodzę już do tego, jak te krewetki wyglądają. Najpierw może wielkość. Są nieduże. Osiągają one średnio około 4 cm wielkości. Teraz kształt. Samo ciało można kształtem nazwać jako takie beczułkowate, garbate. Właśnie czasem w trakcie tego, jak one się poruszają, czy też jak zastygają w miejscu, jak się zatrzymują, wyglądają trochę właśnie jakby były złamane, czy też tak lekko przekrzywione. Na ich pancerzu możemy zaobserwować coś w rodzaju czy to włosków, szczecin, czy drobniutkich kolców. Na szczególną uwagę
zasługuje ich, moim zdaniem, fantastyczne ubarwienie. Dlaczego? Mają bardzo jasne, takie kremowo-białe ciało z wzorzystymi plamkami. Ich ogon jest z kolei taki właśnie fioletowy, czy też z nazwy purpurowy. Podobnie zresztą jak ich odnóża i szczypce. Te kolory, one ze sobą idealnie kontrastują, dzięki czemu tworzy się rewelacyjne, moim zdaniem, ubarwienie tych zwierząt. Sam sposób poruszania się, bo teraz trochę o tym, można nazwać jako przede wszystkim powolny, przez co też zwierzęta mogą wyglądać na bardzo nieśmiałe. One jednak jak się zadomowią już w zbiornikach, to naprawdę z tą śmiałością według mnie nie ma problemu. Gdy jednak czują się zagrożone, to próbują najpierw delikatnie i powoli się wycofać do tyłu, a w sytuacji takiego dużego zagrożenia odbijają się do tyłu bardzo szybko, niczym takie wystrzelone z procy, aby oczywiście umknąć temu zagrożeniu czy też drapieżnikowi. Często zastygają wręcz jakby w bezruchu i bywają przez to też raczej mało aktywne. Za to, co jest w nich także bardzo fajne, to ich usposobienie, ponieważ są one bardzo przyjacielsko usposobione i nie zagrażają żadnym innym zwierzętom w zbiorniku. Trochę o tym, jak to jest w naturze, spotkamy je przede wszystkim na Filipinach i w Indonezji, w Pacyfiku, czyli tak naprawdę w Indo-Pacyfiku, w wodach morskich Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, czyli Oceanu Spokojnego. Zwierzęta te żyją na rafach koralowych, do głębokości kilku metrów, jednak zdecydowanie częściej wybierają one wszelkiego rodzaju laguny, również wśród wszelkiego rodzaju półek skalnych, które dają im schronienie. Co do hodowli. Otóż zwierzęta te są bardzo proste w hodowli i to jest ich mega duży atut. W środowisku naturalnym przesiewają one podłoże i wyjadają wszystko, co w tym podłożu według nich do zjedzenia się nadaje. Czyli jakiś plankton, padlinę, wszelkiego rodzaju resztki organiczne. W akwariach one zyskały ogromną popularność, chociażby właśnie ze względu na to piękne ubarwienie, ale raczej ciężko spotkać je w handlu. Przyjmują wszelkiego rodzaju pokarmy, zarówno suche, jak i mrożone, także nie ma żadnego problemu z wykarmieniem ich w domowych zbiornikach. I co najważniejsze, nie sprawiają problemów w hodowli, nawet początkującym akwarystom morskim. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym filmie.
Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Na koniec oczywiście zachęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału. Zachęcam do tego, abyście dali nam dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Film się Wam podobał? Łapka do góry. Będę wdzięczny również za wszelkiego rodzaju udostępnienia tego filmu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam w nim świat tejże krewetki, to jak ona się zachowuje, to jak ona wygląda i zachęciłem Was tym samym do tego, że być może stanie się ona jednym z Waszych zwierząt na domowych rafach. Mariusz Król, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!